Dzień trzeci. Czwartek. Dzisiaj zamierzamy pojechać na Elbląg, Malbork. Jeśli starczy czasu, to Gdańsk, Gdynia, Sopot. I albo gdzieś będziemy spać po namiotem, albo wracamy tutaj. Jeszcze nie wiemy, to zależy od tego, jak wyjdzie w ciągu dnia. Postój na drodze S7 w kierunku Elbląga. Udało się, jesteśmy w Malborku. Już widać zamek krzyżacki. Robi wrażenie. Zmiana planów. No. Oczekiwanie na wejście na zamek przy kupnie biletu teraz to jest 3,5 godziny do przodu. Nie mamy tyle czasu. Jeszcze chcieliśmy ci Gdańsk zobaczyć. Gdynię i Sopot, jeśli by wyszło. Więc trzeba jechać dalej chyba. No tak, obejdziemy zamek koło. A tu można chyba wyjść. I tak byśmy zwiedzali. A czyli na Stare Miasto też się idzie. Zaczęlibyśmy stąd. Pierwszy punkt pole bitwy, drugi wartownia, trzeci arsenał, czwarty to jest mur arkadowy, piąty baszta garncarska, szósty stajnia, siódmy wirtualne Stare Miasto, ósmy dawny rynek, 9 średniowieczny ratusz, 10 szkoła łacińska, punkt widokowy na miejscu 11 oraz
przy 12 spacer bulwarem przy Murach Zachodnich. Dojechaliśmy nad morze, na pole namiotowe, także jest finał w Gdyni. To jest taki bulwar. A to na dole. Ale jak się chodzi, to tak ciepło, nie? No to właśnie Morze Bałtyckie. Miejscowości Gdynia. Pięknie to wygląda. Tam z daleka widać Hel. A tu Zatoka Gdańska. Idziemy w stronę portu Gdynia. Zobaczyć, jak to wygląda. Ile nam zostało? 23 minuty. Go, go! Nie tam się być. Właśnie dlatego. Zaraz przejdziemy w port. Okręt wojenny. Przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Morze, piwo, grill. A z tym portem to była to totalna pomyłka. Pomyliliśmy zupełnie port. Ale zobaczyliśmy przynajmniej port Marynarki Wojennej. Także 21 godzina, jeszcze mamy dzień. Gdyby nie było zachmurzone, to by widać było wyraźnie, że pięknie zachodzące słońce. Zachód dzisiaj niestety nie wyjdzie. Nie byśmy chcieli. I plaża. Dzika plaża. Wieczorem, w sumie już można powiedzieć prawie w nocy. Spokojne morze, bez wiatru, delikatne tylko fale. Fajnie to było. Oddali Hel. Co sądzicie o tym wszystkim? Jesteśmy w Gdyni. W bardzo spokojnej
Nie wiem, nie zakończę spokojnie. Bardzo cichej plaży. Spokojnie. Spokojnej, kameralnej, bezludnej. Nie, ludzie chodzą. Ale to bezludne to nie jest. Cisza, spokój. Słychać tylko morze. Pływają na bawędzi, śpiew. Ciepło, jasno. Jasna cholera. Chyba w tym zawarte.